myślę, że w ogóle w kontekście też tego wszystkiego, co się dzieje geopolitycznego, nie jest to ciekawy wątek, dlatego że on adresuje dość sporo rzeczy, które są związane z tym, o czym się wcześniej nie myślało. Nie? Przecież, kurczę, pomyśl sobie Industry 4.0, która w wielu przypadkach to była automatyzacja, to było wiele aspektów związanych z, powiedzmy, z widocznością etapów produkcji, ale też okazało się, że to służy temu, że nie wiem, na przykład dane, które były w fabryce, nagle nie są w niej, nie? Albo w kopalni, albo w czymś tego typu, więc to jest dobry, myślę, że to jest dobry temat w ogóle, żeby od tego zacząć, wiesz, taki, w takim klimacie, jak ty uważasz? Ja myślę przede wszystkim, że to jest bardzo aktualny temat. Ja trochę tak jestem z innej bajki, tak, bo to górnictwo to jest takie passé teraz i ono jakby taki brudny przemysł chcielibyśmy to gdzieś przenieść. Natomiast to, co powiedziałeś, jesteśmy w tej chwili w takim momencie, tu w Krakowie, myślę, że wszyscy też widzą, co się dzieje na dworcach, czy jak jadą obwodnicą, czy autostradą. Ja jestem częściowo na Śląsku, częściowo w Krakowie, także po prostu widzę te tłumy pędzące z Ukrainy, szukające gdzieś miejsca dla siebie. Słuchaj, to jest tak, jak słucham tych analityków, którzy wypowiadają się na temat nowoczesnego pola walki, tak, i tego, co tam się dzieje, to muszę powiedzieć, że jakbym gdzieś to słyszał, tak, znaczy się w tej chwili bez tych rozwiązań, o których my tu dzisiaj będziemy rozmawiać, tego nowoczesnego pola walki tam by nie było. Bo zwróć uwagę, że ja nie dyskutuję, bo ja nie jestem wojskowym, natomiast na pewno jestem górnikiem i osobą, która w pewnym momencie zarządzała też bardzo dużą spółką wydobywczą. Też współpracuję z wszystkimi spółkami wydobywczymi, jakby to górnictwo gdzieś dla mnie, proces samego prowadzenia tej eksploatacji jest bardzo istotny. I to, co łączy na przykład wojsko, czy w ogóle nowoczesny teatr walki z górnictwem, to są właśnie dane, informacje, centra podejmowania danych. A dlaczego? Bo w podstawie, w mianowniku jest bezpieczeństwo, w moim przypadku górników, załóg górniczych, w przypadku oczywiście kolegów z pagonami jest to wojsko, ale to wojsko to też ludzie. I jest bardzo podobna analogia też, jeżeli chodzi o takie przewidywanie, jak będzie wyglądała ta nowoczesna wojna, tak? Jak będzie wyglądało nowoczesne górnictwo. Bo wszyscy zakładaliśmy, że już te drony najadą, pojadą, wszystko będzie zdalnie sterowane, I nie będzie ludzi. Natomiast prawda jest taka, że tam na końcu ten człowiek zawsze musi być. I on będzie oczywiście pełnił inną rolę, tak? Natomiast musi być również karmiony odpowiednią ilością informacji, widzieć szeroko ten teatr swoich działań i cały czas mieć jakby w kontekście tych swoich działań również zaszyte gdzieś tam głęboko bezpieczeństwo i nieszkodzenie innym, bo to bym chciał pokazać, że to jest ta różnica. Ja no po prostu patrzę, wszystkie technologie do górnictwa przychodzą takie przełomowe, nawet jakbyśmy rozmawiali dzisiaj może trochę o innym temacie, czyli górnictwie w kosmosie i surowcach z kosmosu, gdzie w tej chwili coraz mocniej, kiedyś to były takie bajki, tak? Ja tu mam no teraz coraz mocniej, tak, słuchaj, no przecież ostatnio jak byliśmy, wiesz, potem pracujemy trochę na Bliskim Wschodzie i w tamtym roku byliśmy na Giteksie i słuchaliśmy, jak któryś tam z panów rządzących regionem mówił o tym, że no wy możecie latać na Marsa. Możecie dawać ludzkości możliwość rozplenienia się po całej galaktyce, ale my będziemy budować statki dla was. Bo to też jest rynek, nie? Trzeba przecież, jak to się mówi, jaka słodka dziewczyna, nam pamiętam, była prowadząca, ona mówi, ojejku, to te całe diamenty i tą platynę, wszystko przywieziecie na ziemię. A gość mówi, kobieto, nie, no przecież to by spadła cena, nie? Po prostu będziemy ze złota albo z palladu, albo nie wiadomo z czego, z jakiegoś innego kobaltu budować na orbicie. Bardzo dobrze będzie latać, nie reaktywne metale, więc spokojnie, złoto jest bardzo dobre. No te horyzonty się zmieniają, tak? Znaczy COVID. Zobacz, kto teraz mówi, tak? Już żeśmy pokonali COVID, tak? To, co w tej chwili na pewno wiadomo, to to, że ten okres COVID-u bardzo dobrze zniosła, wręcz przetrzymała, wręcz rozwinęła się branża wydobywcza, tak? Mówię o świecie całym i o Polsce również, tak?
Ostatnio miałem takie spotkanie, bo gdzieś tam w tej chwili mocno jestem też zaangażowany w tematy tak, budowy klastrów energetycznych i magazynów energii, bo to jakby widzę w tym jakby głębszą szansę, uzupełnienie pewnego spektrum spojrzenia na rozwój nowoczesnego przemysłu i również mieszkańców, bo wszyscy gdzieś tutaj tą fotowoltaikę tam jak nie mamy, to widzimy. I człowiek do mnie mówi, panie Arturze, od roku koszt frachtu z Chin wzrósł z $1000 za kontener do 12 tysięcy. Jedynie 12%. A jak jesteś na zakupie jakiegoś samochodu, to ja to zawsze się śmieję. Ja to mam taki, przygotowałem się na nasze spotkanie, jakbyśmy mieli mówić o lokalizacji pracowników w strefach trudnych, nie wiem, czy to widać. To jest taka kosteczka, każdy górnik nosi to w lampie, to już od 20 lat jest jakby podstawowy temat lokalizacji, identyfikacji pracowników i jakbyśmy przyszli przez tą analogię, od której żeśmy zaczęli, to dokładnie podobne urządzenie, gdzie podstawą tego urządzenia są surowce, które w dużej mierze, niestety ja ubolewam bardzo, przyjeżdżają do nas w całości z Chin. I pamiętam, jak prowadziłem sztab kryzysowy w 20 roku w marcu, jak to wszystko wybuchło. Wtedy na Śląsk z Krakowa jechałem 1,5 godziny, no trochę krócej, i ani jeden samochód nie mijał mnie w drugim kierunku. Wszyscy byli zamknięci i się zastanawiali, co to będzie, tak? Tak. No byliśmy tam wtedy... Zadżumieni jesteśmy, nie? Wiesz, nikt nie wiedział, co się... Ludzie się boją niewiedzy, tak? Boją się niewiedzy, bo nie wiem, co będzie, tak? Myśmy wtedy byli tam i wszyscy bardzo skoncentrowani. Robiliśmy to, do czego jakby jesteśmy powołani, bo to nie jest tak, że możesz zatrzymać taki duży zakład jak kopalnia, ale do czego zmierzam? Myśmy wtedy nie mieli absolutnie żadnego ryzyka, nie widzieliśmy ryzyka, jeżeli chodzi o sztab kryzysowy, że się zatrzyma produkcja, bo ludzie nie przyjdą do pracy, bo nie dojadą. Nie, my widzieliśmy zagrożenie inne, że my nie będziemy w stanie dostarczyć naszym pracownikom tych takich maseczek, wiesz, które muszą pracy trudnej mieć, bo ta spółka, w której byłem, wykorzystywała tygodniowo 100 tysięcy takich maseczek. I dlaczego nie byliśmy w stanie tych maseczek pozyskać? Bo półprodukty do tych maseczek musiały przylecieć z Chin. I ja pamiętam, jaka była dyskusja, nie, że tu Polacy, czy wy, bo przecież na naszym surowcu cała Europa patrzyła na nas, czy my, bo statki wtedy nie pływały, tak? Ale jakoś to się udało obronić i tak, dlatego o tym mówię, bo ten przepływ danych, informacji, tego nowoczesnego spojrzenia na to, co się wokół nas dzieje, on absolutnie w żaden sposób nie wyeliminuje tego człowieka. On tam zawsze będzie, jego rola się może zmienić, tak? Natomiast im te warunki są trudniejsze, to wsparcie musi być większe i myślę, że pokora również. Przed Wami 14 odcinek InLeoCastu. Chciałbym w tym miejscu podziękować dla naszego partnera Vima, którego oprogramowanie Vim Backup and Replication pozwala nam na zabezpieczenie danych. Zabezpieczenie się w przypadku ataków ransomware również. Możesz spróbować Vim Backup and Replication, rejestrując się z kodem, który znajdziesz w linku poniżej. Zapraszamy na odcinek. Słuchajcie, to może zacznijmy powolutku, tak sobie myślę o tym, bo tak rozmawiamy, myślę, że wątek jest taki, który sam się niesie, nie? Dzisiaj kolejna odsłona InLeoCastu, ja nazywam się Maciej Lelusz, z nami dzisiaj jest Artur Dyczko. Arturze, jakbyś powiedział parę słów o sobie, bo myślę, że przedstawianie gości jest passé, to znaczy wiele rzeczy można o sobie samemu powiedzieć fajnych i myślę, że jakbyś podkreślił to, trochę już wiemy, że ta branża górnicza, wydobywcza. A czym się teraz zajmujesz i w którą stronę ciebie niesie takie zainteresowanie? No, ja jestem takim nietypowym górnikiem, bo poszedłem do górnictwa z polskiej nauki, z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, z Krakowa. To jest taki w tej chwili chyba 35 lat instytut, który był budowany w latach 80. z taką dużą atencją w kierunku OZE. Wtedy był profesor, który z Akademii Górniczo-Hutniczej był rektor tej uczelni, pan profesor Roman Ney, który wtedy stwierdził, że to jest kierunek, w którym Europa pójdzie i świat będzie szedł. Tak? No patrzcie, 86 rok, tak? Wiemy, gdzie wtedy byliśmy. I to się tak trochę rozwija. W tym instytucie jest Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, którego mam przyjemność być pracownikiem od 2002 roku. Przyjechałem do Krakowa z Dolnego Śląska, z Lubina,
stolicy polskiej miedzi. Tam skończyłem technikum. No i gdzie przyjechałem? No na AGH. Przyjechałem na AGH. Kuźnie kadr górniczych. Tu poznałem moją małżonkę. W związku z tym no nie było szans. To jak ktoś jest z Krakowa, to trzeba wracać. Wiesz, jak małżonka się pojawia, słuchaj, no to już jakby korzeń zostaje zapuszczony w jakimś miejscu, jak to się mówi. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Na górniczym ją poznałem, to dopiero było. To dopiero to jedną z tych wszystkich trzech na górniczym, tak? Które były. Nie, to już wtedy był taki dosyć sfeminizowany. To miło, bo nie podejrzewałem, że jest to sfeminizowany kierunek. Ja nie, jestem... bo jeszcze kierunków jest tam sporo, nie? Moja małżonka jest księgową, natomiast jakby dostałem te stypendium w trakcie studiów, dlatego musiałem wrócić na 3 lata do KGHM-u i w gumowcach śmigać tam na dole i poznawać tą specyfikę. Od 2002 jestem w Polskiej Akademii Nauk i bardzo mocno na tym froncie współpracy z przemysłem, no bo w Krakowie poza Wieliczką to nie jest kopalnia, trzeba było być na Lubelszczyźnie, na Śląsku, na Dolnym Śląsku. I tak się złożyło, że w 2015 roku poproszono mnie o pomoc w restrukturyzacji dużego przedsiębiorstwa wydobywczego na Śląsku i 4 lata i 9 miesięcy takiej dosyć dynamicznej współpracy miałem z Jastrzębską Spółką Węglową. Mhm. Tak to trzeba powiedzieć. W tym czasie miałem możliwość, i to było dla mnie najważniejsze, zweryfikowania i swoich pomysłów, bo ja zawsze gdzieś działałem na pograniczu ekonomii, zarządzania, efektywności i takiej górniczej roboty. Bez względu na to, jaki surowiec, bo tu chodziło bardziej o to, żeby polskie górnictwo przetrwało, żeby mogło się rozwijać, no to musi być efektywne. Żeby mogło być efektywne przy tych trudnych warunkach, no musi być w dużej mierze zinformatyzowane i zautomatyzowane. No i to jest jakby taki główny kierunek. Właśnie, bo to jest do dzisiejszy temat, który gdzieś tam się pojawia. No. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, czy wiesz, Industry 4.0 to taki realny kierunek rozwoju, czy tylko slogan marketingowy, nie? Bo wiesz, jest tam dużo elementów, które się na to zawierają. Internet of Things oczywiście, nie? Który jest z nami już od mnóstwa lat, jak na technologię informatyczną, machine learning, rozwinięcie takiej wspomaganej wirtualnej rzeczywistości, oczywiście cloud computing i takie rzeczy związane z data science, to wszystko gdzieś przy tym dąży, przy tej części produkcyjnej. Nasi klienci zresztą też do tego idą, czyli ta automatyzacja produkcji też, powiedzmy nawet tak zwane fabryki, w których można wyłączyć światło. To są tematy, na przykład tak jak pracujemy z biznesem z sektora właśnie industry, są tematy, które gdzieś tam się krążą. Dlatego z różnych powodów, choćby z tego właśnie, który widzimy za naszą wschodnią granicą, czyli takiego zarządzania danymi, możliwością odbudowy swojej jakby fabryki czy swojego biznesu w innym miejscu z danymi, które pozyskały się przez te wiele lat. Czy też choćby z powodu tego, że coraz mniej ludzi wybiera karierę w fabryce, nie wiem, na tak naprawdę stanowiskach, które wymagają pracy fizycznej. I to też implikuje automatycznie to, że ten biznes musi się zmieniać, bo już kiedyś mi kolega powiedział, który miał firmę budowlaną, że coraz trudniej znaleźć murarzy i on kupił taką maszynę, która muruje ściany. Nie? I wszyscy się z niego śmieli tam, jak on ją kupował. Wiesz, że kupujesz maszynę, która muruje ściany, patrz, to jest tam 16 chłopa, nie? I oni ci wymurują tam blok. No i wszyscy się z niego śmieli, on brał studenta, uczył go w ciągu 4 godzin obsługi tej maszyny i bez żadnej wiedzy no, ten gość w zasadzie nie wdrażał się do tego, żeby tą ścianę budować, bo to nie mogła budować inaczej. I oni, że za tyle milionów tę maszynę kupiłeś. No i okazało się, wiesz, po paru latach, chyba 3 czy 4, że już nie mógł znaleźć żadnego murarza. Nie, cały biznes nie mógł znaleźć żadnego murarza. Ta maszyna świetnie działała, bo oni w końcu, jak się pojawił nawet ten murarz, który zaczął obsługiwać tę maszynę, to on nie potrafi już cegły stawiać po tych 4 latach samemu, nie? I to jest nasz temat dzisiejszy. Czy to realny kierunek, czy tak naprawdę slogan marketingowy? I może, słuchaj, zacznijmy od tego, bo tak sobie tutaj zapisałem w moich notatkach, żeby dotknąć właśnie tego aspektu hype'u. Czy to jest tylko hype, czy to według ciebie naprawdę się wydarzy? Jesteś koło tej materii i zarówno wydobywczej, przetwórstwa, tego wszystkiego. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? To się dzieje. Na naszych oczach. Po prostu? Znaczy, ja ostatnio, w zeszłym roku brałem udział w takim dużym kongresie, gdzie żeśmy o tym rozmawiali. Oczywiście w tej branży, którą jakby ja reprezentuję i jakby cały jestem wykuty z tego górnictwa i nie zamierzam tego zmieniać. Tak? Mhm. Jak się mówi w naszej branży, oczywiście to jest mało popularne, ale myślę, że mogę to tu powiedzieć, że mówi się, że generalnie są dwa prawdziwe zawody. Dwa. To jest rolnik
No, żebyś mógł zjeść, to musisz zebrać. I to jest górnik, żebyś mógł grabasz jechać. Jeszcze. Ja wiesz, grabasz, żebyś mógł z tego urządzenia zadzwonić. Z tego urządzenia zadzwonić. Czy w ogóle, żebyśmy się mogli połączyć, a jak ktoś próbował kupić niedawno nowy samochód, to słyszał, że za pół roku, bo krzemu nie ma, tak? Bo półprzewodniki zostały gdzieś tam zablokowane. Nie? Ale tak poważnie, to się dzieje na naszych oczach. Tu w ogóle nie ma co dyskutować o tym, czy to jest przyszłość, czy to nie jest przyszłość. To po prostu jest. A dlaczego to jest? Bo to wpływa na efektywność prowadzonego procesu. Po prostu. I tu w ogóle nie ma o czym dyskutować, tak? No dobra, no to dyskutujmy o tym, ale jak ty widzisz to w kontekście naszego rynku? No bo czy co realnie w Polsce wdrażane jest w ramach takiego rozwoju przemysłu i czy jakby od tych tendencji europejskich, światowych jakoś wybitnie odbiegamy? Jak ty to widzisz z naszego poletka? My mamy wiele kompleksów i to czasami, tak jak dziś ostatnio słyszałem taką wypowiedź, że to najpierw sami siebie musimy przekonać, jaką mamy rolę w Europie, tak? Jak weźmiecie pod uwagę wymianę gospodarczą Polski z Niemcami, tak? Chyba jesteśmy na 10. miejscu, tak? A Niemcy są potęgą światową, tak? I przepraszam bardzo, fabryki, ostatnio byłem w Ławie, taka mała miejscowość, 30 tysięcy, tak? Jest prywatny właściciel, produkuje w fabryce takiej rodzinnej, takie pojemniczki, gdzieś tu miałem na tabletki, takie malutkie, tak? Bardzo innowacyjny człowiek. Zbudował sobie z boku całą farmę wiatrową, magazyn energii, a wcześniej założył z samorządem klaster energii, klaster oławski, polecam zerknąć. I konkurencyjnie wygrywa przetargi z Chińczykami również w Niemczech, bo całość w swojej produkcji ma zeroemisyjnie, na każdym kubku przybite. I do mnie mówi Artur, ja jakbym w tej chwili tą energię wrzucił do sieci, to zarabiam dwa razy więcej. On ma tam turbiny, między innymi chodziłem, byłem w środku takiej turbiny 4-megawatowej. Bardziej mnie interesowały te magazyny energii, takie kontenery stały z bateriami w ogóle, bo to jest jakby przyszłość tego, co się generalnie dzieje. I to bynajmniej nie wyklucza tego, co się u nas dzieje. Tutaj trzeba też zauważyć, że musi być pewna synergia technologii, myślenia i rozwoju. Trzeba jakby iść w pewnym kierunku, ustawić sobie azymut i jechać z tym, tak? My nie zatrzymamy tego, co jest na świecie. Są obszary w Polsce, gdzie my jesteśmy liderami na świecie. Naprawdę. Ale poczekaj, bo jakby to jest pewien etap już jakby ten, powiedzmy, to zachowanie energii, zeroemisyjność, nie? Ale żeby do tego doprowadzić, wprowadzane są pewnego rodzaju rozwiązania takie, które zmieniają biznes od środka, właśnie na przykład, nie wiem, przetwarzanie danych. Jak no tak, tylko widzisz? Że to jest ja to w tej chwili muszę ci powiedzieć, bo tak wyszedłem od tego górnictwa i zaraz do niego wrócę. Ostatnio miałem spotkanie z wójtami gmin, żeśmy dyskutowali, tak? Gdzieś tam, w ogóle górnik to jest taka misja, jak kiedyś Państwo może to nie do końca wiecie, albo się śmiejecie niektórzy z tego, ale to jest bardzo poważnie traktowane. W czasach jeszcze za książąt było tak, że górnik to był stan. To był gość, jak był górnikiem, dostawał, miał prawo noszenia białej broni, bo on był też pierwszy powoływany do armii, czuł, co to jest społeczność miast i rozwijał to. I zwrócono się do nas z takim pytaniem, na ile można byłoby wesprzeć całą sieć samorządową przed atakami, które gdzieś tam były, różni dziwni ludzie włamywali się i szantażowali gminy, no wiecie, bitcoiny i tam aresztowania i tego. I w pewnym momencie żeśmy z nimi dyskutowali też i wstał taki jeden z wójtów. Zresztą ja o tym gdzieś też czytałem i byłem w szoku, po prostu mówi, panie Arturze, ja mam informację, za 5 lat, jeżeli do tego dobrze podejdziemy, to będziemy mieli większy przychód w gminach z handlu danymi naszych mieszkańców i gmin niż z podatku od nieruchomości. Ja mówię, no jest taka możliwość, tak? Tylko musimy pewne rzeczy współdzielić, się organizować i zbierać dane. I mieć to zabezpieczone, żeby ci, co nie są od nas, żeby do tego się nie dobrali. W jaki sposób my to możemy zorganizować? Zwrócił się do mnie, gdzie my żeśmy wcześniej w spółce bardzo mocno zwracali uwagę na bezpieczeństwo i wszystkie dane, ja to zawsze uważałem i uważam i tak będę uważał dalej. Bardzo się cieszę, że pokora do odbierania tych danych też wzrosła. Jak zaczynałem w górnictwie pracować,
to nikt się tymi danymi nie przejmował. Tak? W tej chwili całość tych informacji jest gromadzona w specjalnych centrach i monitorowana. Tak mi się akurat udało, że to, no to był taki też element gdzieś mojej pracy doktorskiej, którą obroniłem w 2018 roku. I nad tym głęboko się pochylałem. W ogóle nazwaliśmy to, taka była nazwa CZAD, Centrum Zaawansowanej Analityki Danych. Co ja się nasłuchałem, że szaleniec i w ogóle masakra, po prostu masakra, tak? Natomiast... No, ale stworzyliście takie centrum przetwarzania, tak, gromadzenia danych, nie? Ale gdybyśmy nie stworzyli tego centrum, to ten wójt nie usiadłby ze mną do tego stołu, no, by ze mną nie zaczął rozmawiać. Jakby tak napędziło innowacje w późniejszym czasie. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego industrii, takiego bezpośredniego, czyli tego przemysłu. No, stworzyliście tą bazę danych, czy jak tworzyliście tą, powiedzmy może nie bazę danych, może centrum te przetwarzania danych i analizy, nie, zbierania i tak dalej, to myśleliście o tym w perspektywie, że przyda nam się to do czegoś w przyszłości, czy już mieliście rozrysowany pomysł, nie wiem, na jakieś właśnie rozwiązanie machine learningowe do tego, co chcieliście z tych danych wydobyć, czy na razie tylko gromadziliście, bez jakiegoś większego pomysłu? Proces gromadzenia danych w górnictwie, w ogóle w przemyśle ciężkim, to trwało od lat i on jakby w latach 80. już było wiadomo, były budowane specjalne, duże takie centra obliczeniowe, gdzie te dane były zbierane. Natomiast przewrót jakby dokonał się wraz oczywiście z informatyzacją, bo to tak trzeba też powiedzieć, i z jakby z wkroczeniem takim szerokim łukiem w latach, to były lata 2010, 2000, no może 2005 już pierwsze te systemy też z sieciami neuronowymi, w ogóle te modele obliczeniowe, te algorytmy były budowane. Ja się śmiałem, bo wszystkim się wydaje, no tak, ale to zawsze miałem takie pytanie, no dobra Artur, ale to ile będzie z tego więcej produkcji, że ty to tam badasz, tak? I myśmy zawsze do tego podchodzili w ten sposób, że jak się pewne rzeczy analizowało na bardzo krótkim okresie czasu, to tych pewnych tendencji nie było widać. Dopiero jak się wróciło wszystkie te dane, spojrzało się z szerszej perspektywy, to dopiero było widać, jak wygląda rzeczywistość. I tej rzeczywistości nie dało się już w żaden sposób, no nie mówię, że skłamać, ale zmienić. Tak? To potrzebowaliście tak naprawdę, gromadząc te dane w tym, powiedzmy, podwalinie tej Industrii 4.0, czyli opartej na danych, gromadziliście je po to, żeby podejmować decyzje, żeby mieć pewną widok na infrastrukturę, na to, co się dzieje, że być może przyspieszymy proces. Nie wiedzieliście tego jeszcze, ale wiedzieliście, że zebranie tych danych pozwoli wam złapać tą optykę. Wiesz, to w tym konkretnym przypadku, to ja cały czas o tym będę podkreślał, bo to jest jakby dla mnie, po pierwsze, to ma wymiar finansowy, ja to zaraz powiem, i ma wymiar jeszcze ważniejszy, jeżeli chodzi o górnictwo, wymiar bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa całych załóg. Tak? To nie jest tak, że ktoś sobie tam wymyślił i jakieś środki niemałe poświęcił na to, żeby takie centrum zbudować. Trzeba było zatrudnić ludzi, którzy chcieli się pochylać nad tymi danymi, którzy mieli pewną szerszą horyzont patrzenia, znali proces i znali, jakby mieli pomysł na to, jak to analizować. Natomiast w moim przypadku, tak, to ja cały czas o tym mówię, bo w tych danych po prostu są pieniądze, tak? Znaczy, słuchaj, to nie jest tak, że na świecie sobie goście wymyślili z jednej czy z drugiej firmy audytorskiej, że do 30 roku 10 miliardów dolarów będzie zainwestowane w szeroko rozumianą automatyzację i informatyzację, a 1,5 miliarda będzie tylko w samym data mining, tak? To nie są ludzie, którzy nie potrafią liczyć pieniędzy, tak? Oczywiście w podstawie tego wszystkiego, bo co jest największym kosztem w tej chwili górnictwa, tak? No człowiek. Człowiek jest największym kosztem. Czy to jest wszędzie, w Australii, w Polsce, Ukrainie, Rosji, czy w Niemczech, tak? W związku z tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie żeby tego człowieka nie było, tylko żeby on był odpowiednio oprzyrządowany, przygotowany i żeby mógł pracować. Teraz dwa słowa, jeżeli pozwolisz, jak myśmy to robili i dlaczego. Oczywiście. Tak? Ja tu pokażę, nie wiem, czy będzie widać. To jest obudowa. To wszyscy tak kojarzą z górnictwa, tak? Tutaj jest taki daszek, tu chodzą. Tego jest 300 kompletów. Coś takiego jednego kosztuje około, powiedzmy, do zaokrąglenia 500 000 zł. Taka jedna sekcja. Tych sekcji na ścianie jest 150. Do tej pory było zawsze tak. Tu jest oczywiście siłownik, no to wiemy, co to jest siłownik, płyn i w ogóle. Słuchajcie, zamontowanie dwóch czujników, jednego w podstawie, drugiego u góry, które mierzyły tylko ciśnienie i podawały do centrum, jak wygląda ciśnienie w tych stojakach, plus montowaliśmy też takie zielone żaróweczki, że się świeciło na zielono, na czerwono, żeby temu górnikowi podpowiedzieć, chłopie, podeprzyj to,
bo jest niepodparte. Mhm. I co się wydarzyło? No oszaleli, dramat, tak? Słuchaj, jak wprowadziliśmy ten system, to jakiekolwiek problemy na ścianie związane tam z obwałami czy coś zmniejszyły się o 30%. Ale to jest pikuś. Bezpieczeństwo ludzi. Do tej pory myśmy nie wiedzieli, bo ciężko było to pomierzyć, jak z góry nacisk, jak się kumulują naprężenia w skałach otaczających. Mogliśmy się jakby domyślać, wiecie, jak to jest z trzęsieniami ziemi. No tak. Grzmotnie była ósemka. Tak? Dzięki temu systemowi byliśmy w stanie na początku bardzo wstępnie, a potem już coraz bardziej taką już zastosowaliśmy analitykę, przewidywać i działać. Czyli jak widzieliśmy, że zaczynają się te naprężenia kumulować, mocny strzał, wyładowanie i jedziemy. Mhm. Żeby to robić, tych gości analizowało miliony danych, tak? Dopiero jak żeśmy to zestawili, wprowadzili w konkretny algorytm, bo żeby było jasność, próbkowanie było co sekundę, tak? Mhm. I to jest jakby, ktoś mnie teraz pyta, no tak, ale Artur, ja mówię, a jak się taka ściana zawaliła, a czasami się tak zdarzało, że przez miesiąc nie dawała węgla, bo się wszystko pozawalało, tak, i trzeba było to są miliony złotych strat. Mhm. Czyli dzięki temu... Tylko na te najtrudniejsze, właśnie to jest coś ciekawe. Od razu, jak to w Polsce, nie, że tam jakaś próba. Najgorszy odcinek, niech się sprawdzi, tak? No tak. Właśnie, wiesz, bo to właśnie pokazuje bezpieczeństwo, możliwość przewidzenia awarii, myślę, że to jest bardzo ważny element, tak. No i też to wszystko dzięki temu wpływa na przychód. No bo jeżeli ci nie stanie, no w Austrii to akurat było wydobycie, nie? Ale w wielu firmach, z którymi pracujemy, to jest na przykład, nie wiem, linia produkcyjna. Chodzi o to, żeby przewidzieć, dokładnie, żeby przewidzieć, że nie wiem, ta śrubka się zepsuje. Ale koszt zakupu takiego sprzętu to jest set milionów, no powiedzmy 180 milionów. Masz tych stojaków, jak włożysz to na dół na produkcję, to informacja, czy te ciśnienia są, czy nie, jest dla mnie kluczowa, bo to jest na gwarancji, ja mogę powiedzieć, wiesz, ja chciałem skończyć z tym, że jak coś, co zjechało na dół, to już kurde zapomnij, nie jesteś w stanie, no to tak nie ma. To tak nie ma, tak? I my żeśmy robili w ten sposób, że już była zupełnie inna rozmowa z producentami. Oczywiście musieliśmy pokonać też pewną barierę, że ci producenci chcieli mieć tą informację, nie chcieli się z nami dzielić. No, oczywiście, czyli wiesz, bo to jest właśnie, kto jest właścicielem danych, nie? To znaczy, że cała była analiza prawna, to tak. Trzeba było złamać kręgosłup. No niestety. Dokładnie, bo to tak jest jak w takim szeroko pojętym IT, gdzie jest cloud computing, data center, wiesz. Wygrywa ten, kto ma monitoring. No bo to wiesz, dokładnie, ale kto ma monitoring. To żeby miał jasność, bo tak, że monitoring mógł być realizowany przez spółkę. Kupowałem taki kompleks, to powiedziałem do producenta, dajesz mi to, ja to stary mam, ale dane są moje. Mhm. Moje. Bo jakby taka jest prawda, tak? No co tu dużo mówić? Słuchaj, tylko, ale jeszcze idąc ale do tego... to nie było jasne, tak? Jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś właśnie o tej relacji, powiedzmy, z partnerami zewnętrznymi. Nie, ona jest dość... wbrew pozorom łatwa do zrobienia. A co z takimi rzeczami związanymi z partnerami wewnętrznymi? Znaczy wiesz, ty reprezentowałeś w pewien sposób biznes, nie? Czyli chciałeś sprawić, żeby ten biznes się lepiej kręcił z technologią w tle. No bo to jest i oczywiście bezpieczeństwo, żeby zwiększyło się. Natomiast miałeś powiedzmy wewnętrzne działy IT. Czy to tak naprawdę było, że graliście w jedną grę? Czy to było tak, że wewnętrzne działy IT stopowały, nie wiem, innowacje, bały się jej, musiałeś coś outsourcować? Jak wyglądał ten proces, na przykład wdrożenia tego systemu, o którym mówisz, jest dla nas bardzo ciekawy jako architektów, nie? Jak ekosystem przedsiębiorstwa na to zareagował? Znaczy po prostu to jest jakby też odwieczny problem, który... Czasami problemy wewnętrzne są większe niż zewnętrzne, tak? Żeby ludzi przekonać. No, ja miałem akurat łatwo, bo ja jak przychodziłem do spółki, to wiedziałem, że tu mówimy jakby o takim elemencie pewnym, tak? Ale w przypadku moim jest jakby cała... ten proces jest bardziej złożony. Do tego dwa słowa potem powiem. Natomiast tak się akurat złożyło, że ja przyszedłem do spółki, gdzie była odrębna spółka, która prowadziła utrzymanie infrastruktury IT i my żeśmy taki program w zarządzie wpisali sobie do realizacji, to się nazywało JSW 4.0. Mhm. W ramach tego programu mieliśmy strategię. Strategia zakładała, bo tam jeszcze był
nie do końca byliśmy właścicielem stuprocentowym tej spółki. W związku z tym pierwsza rzeczą to było przejęcie kontroli, dofinansowanie, uzupełnienie braków i pójście w kluczowe projekty. Znaczy my żeśmy mówili, byłoby w ten sposób, że u mnie to nie było tak, że informatyka jest oddzielna od produkcji. To tak okay. Nie może być. No właśnie było, do tego zmierzam. Było powiedziane, że nie było projektu, tutaj nie było projektów informatycznych, tak? Nie ma czegoś takiego jak projekt informatyczny. Dokładnie. Tak samo jak mi się śmiać zawsze chciało, wiesz, ja jestem górnikiem. Nie? Górnicy to jest taka, jak to się śmiejemy czasami w branży, to się śmieją, że górnik to wszystko potrafi zepsuć. Mechanik, elektryk, automatyk to jest elita. A górnik to jest gościu, że mu dasz metalową kulkę i też ją zepsuje, tak? Bo po prostu on odda życie za wydobycie. Nie? Taka była teoria. Zawsze myśmy się śmiali, ale co było najciekawsze, że jak były awaria na tych ścianach, to one nigdy nie były górnicze. One były mechaniczne, elektryczne, automatyczne, ale nigdy nie były górnicze. To nie, u nas też tak jest w IT, że nieważne, co się dzieje, to i tak wiadomo, że sieć, nie? No albo informatyka, tak, no, dokładnie. Wiesz, to każdy ma swojego, to tak mój też kolega, Matrixa, który, nie? Dokładnie, każdy ma swojego, no. Kogoś, kogo obwinia, wiesz, murarz no, zawsze... Dlatego my żeśmy prowadzili tak, że nie było projektów informatycznych. Okej, czyli inicjowaliście były projekty, które miały służyć na przykład bezpieczeństwu załóg górniczej. Były projekty, które miały służyć... Binis zinicjował projekt i rozumiał, że w tym jest jakaś ogromna część informatyki, żeby zbierać dane, że no, trzeba to robić w osnowie informatyki. Ale jednak to były projekty inicjowane przez biznes, a nie projekty inicjowane przez IT, czyli przez informatyków. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak sobie tutaj zapisałem taką jedną rzecz. Czy jakby wdrożenie w tych obszarach związanych z Industry 4.0, w Twoim przypadku przy analizie danych, realizowałeś własnymi zasobami, zespołami, czy podpierałeś firmami zewnętrznymi, czy to było dostępne, czy musiałeś wykuć te ludzi w kuźni tego projektu? Czy miałeś skądś ich już dostępnych i mogłeś po to pójść na rynek? Nie, to patrząc szeroko na branżę, bo ja bardzo mocno przechodząc na Śląsk miałem rozpoznaną jakby specyfikę górniczą i w KG Chemii na Lubelszczyźnie. To też trzeba powiedzieć Państwu, może Państwo nie wszyscy wiedzą, że na Lubelszczyźnie tam 30 km za Lublinem jest najefektywniejsza kopalnia węgla kamiennego na świecie, Polska, eksploatująca węgiel tym systemem. No to jest w ogóle inny świat, tak? Tam ja pracowałem przez 15 lat, tam się uczyłem tej efektywności prawdziwego spojrzenia takiego prorynkowego na górnictwo też. Oczywiście inne warunki, ale czy to było na Lubelszczyźnie, czy to było na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku, zawsze było tak samo, że nawet jak do mnie coś przyjeżdżało, a zwykle przyjeżdżało z pomysłami z zewnątrz, to bardzo duży jakby nacisk kładłem na to, że chciałem mieć swój zespół, który się przy okazji tego uczy. Myśmy bardzo dużo podców robili, nie? Tych projektów takich, wiesz, gdzie było rozpoznanie bojem, czyli przyjeżdżał do mnie człowiek, mówi, no panie Arturze, tu byśmy zrobili, będzie pan z prądu, wszystko wiedział, jak to pracuje, ile efektywnie w ogóle. Ja mówię, no luz, tak, dobra. Jaki bierzecie na pierwszy rzut ciąg, bo tam chodziło generalnie przesiewacze, taki zakład przeróbczy, bo to chodziło, wiesz, czujniki na silniki elektryczne, prądy, całkowanie i wyniki, nie? No i żeśmy te poce robili wspólnie właśnie, gdzie była zaangażowana bardzo mocno ta nasza spółka informatyczna, bardzo mocno biznes na poszczególnych kopalniach, no i ta firma, która przyjeżdżała. I tutaj ta wymiana była dosyć, bym powiedział, i informacji i wyników prac bardzo, bardzo, bardzo taka bliska. Czasami się zdarzało, że jakiś wybitny nasz pracownik po jakimś czasie przychodził, że chciał iść do pracy gdzie indziej, do informatyki czy do automatyki, no tego nie jesteś dokładnie w stanie... Wiesz co, do czego piję? Czy ty jak budując te systemy od tego samego początku, czy miałeś wsparcie swojego zespołu, czy musiałeś go nauczyć? Nie, zespół był powołany, to było tak, że na poziomie, tam trzeba było rozegrać dwa tematy, bo to są dwa różne modele, na przykład KGHM ma inny model i my mamy inny model na Śląsku, tak? W KGHM-ie jakby ten oddział informatyków jest w środku, jest jakby taką dodatkową kopalnią, tak? Jeżeli chodzi o Śląsk,
to jest to albo spółka zewnętrzna, albo jakaś taka spółka, która od lat współpracuje, ma zasoby w ogóle, nie? Ale jakby kluczowym elementem jest to, żeby w centrali, w zarządzie, tam, gdzie zapadają te decyzje, był zespół, który stymuluje tą współpracę i układa te relacje. I my żeśmy ten czat zbudowali w centrali. To okay. Też chodzi o to, żeby była odpowiednia powaga, tak, podejście, tak, że to nie jest tak, bo się, oczywiście wiesz, na bazie tego czadu ja w 2020 roku w marcu zrobiłem centrum zarządzania kryzysowego COVID, tak? Wprowadziłem dodatkowe kamery, dodatkowe systemy i była centralnie, żeśmy monitorowali procesy. Cała spółka była stamtąd kierowana, ale już było to przygotowane. Tak? Wiesz co, do czego zmierzam? Bo z jednej strony jest czas wdrożenia, kiedy wszyscy ręce na pokład, budujemy system, jesteś fame, siła, wszyscy biegną. Fajnie się nie siedzieć w domku na drzewie, fajnie się go buduje. Zbudujesz wielki system, który zaczyna działać i przechodzisz do fazy operations, w której ktoś będzie go obsługiwał. Pytanie, czy to też była komórka wewnętrzna, czy to jakby wyoutsourcowane było gdzieś indziej? Ja jestem zwolennikiem, żeby tworzyć w tych obszarach swoje kompetencje. Czyli uważasz, że to byłoby słabością, jakby się to wyoutsourcowało? Nie. Znaczy nie uważam, że to byłoby słabością. To jednak nie jest. Znaczy to jest też kwestia tego, ile masz czasu i co chcesz zrobić dalej. Bo umówmy się, że Centrum Zaawansowanej Analityki Danych to nie jest cel sam w sobie, tak? To jest o to chodzi. Wyjście do optymalizacji procesów biznesowych dalej, tak? Dokładnie, czyli wiesz, wielu klientów po prostu dochodzi do takiego czegoś, takiej rozterki wewnętrznej, nie? Jak sobie rozmawiamy w Industry 4.0 z klientami w tym ciągu, powiedzmy, naszym produktowym, że oni się zastanawiają, na przykład jesteśmy firmą produkującą gwoździe, nie? No i teraz czy budować duży dział IT, no bo naszym celem nie jest budowanie działu IT, nowych aplikacji, nowej analityki i tak dalej, czy po prostu szybsza produkcja gwoździ to jest generalnie naszym celem, lepsza, bezpieczniejsza, tam jest szereg celów powiedzmy strategicznych, nie? I teraz czy budowanie takiego wielkiego działu operations do zaawansowanych systemów, gdzie ludzie nie należą do najtańszych specjalistów na rynku, nie? Jest według ciebie takim, to oczywiście zależnie od modelu, ale czy jest tak ogólnie rzecz ujmując ścieżką, którą trzeba wyważyć, czy raczej według ciebie budować to wewnętrznie, jeżeli jest nie. To nigdy nie będzie tanie, a patrzmy zawsze, że w podstawie mamy, no nikt nam nie będzie dopłacał, tak? To jest proste, produkcja, tak? To się łatwo liczy. Tu trzeba zrównoważyć ten proces, dlatego że też nie możesz po drugiej stronie nie mieć nikogo i liczyć na to, że ci przyjdzie ktoś i cię zbawi. No tak nie, musisz dać gości, którzy potrafią przetłumaczyć nasze na wasze, tak? Ale żeby tak było, to ja muszę mieć przede wszystkim u siebie nieduży, bo to ja nie mówię o dużym zespole, umówmy się, tak? Bo to wiesz, to jest jednak inny biznes, nie? Są firmy, zwłaszcza te anglosaskie, gdzie wiesz, u nas jeszcze troszeczkę to jest inaczej zorganizowane. W Polsce masz tak, że jedziesz fajną autostradą A4, potem w Gliwicach skręczasz na super autostradę A1, jeszcze lepszą, bo masz cztery pasy dodatkowo i na wysokości 20 km przed granicą skręcasz sobie do Jastrzębia-Zdroju, to jest 8 km i przyjeżdżasz, masz kopalnię, tak? A jak jesteś w Australii, to jedziesz drogą najpierw taką fajną asfaltową, potem zjeżdżasz na taki asfaltik, potem wjeżdżasz na shooter i jedziesz cały dzień, jakiś po prostu masz step czy inną sawannę, tak? I nagle gość mówi, tu jest kopalnia, tak? I ty patrzysz, wodoskazy masz zrobione, zaznaczone, że jak jest strefa deszczowa, to woda jest 2 metry wyżej od tego momentu, gdzie ty stoisz, nagle patrzysz w dziurę i jest kopalnia, tak? No i w tym momencie zarządzanie czymś takim w stosunku do tego, co my robimy, no jest inne, tak? Rozumiem, natomiast chodzi ci o to, że my jesteśmy potencjalnie jakoś te kopalnie, te w zasadzie miejsca, czy tak na przykład fabryki też, one są generalnie dostępne. Czyli to jest miejsce, które pozwala ludzi... Nie, to wiesz co, to jest tak. Chodzi mi o to, że ty nie jesteś od tego, żeby kształcić sobie informatyków, ludzi od sieci. To nie tak. Ty masz prowadzić biznes w określonych warunkach. Warunki polskie, i to mówię z całym takim naciskiem i stanowczością, i to będę z każdym dyskutował, to są najtrudniejsze warunki eksploatacji na świecie. Nikt nie eksploatuje surowców z takich warunków górniczo-geologicznych, jak to robią Polacy. Słuchaj, kopalnia Budryk, to jest od autostrady 12 km na wysokości, no powiedzmy, że Zabrza,
to jest 1300 metrów pod ziemią ludzie kopią węgiel. Tam są te obudowy i wydobywają stamtąd węgiel. Na świecie z tej głębokości wydobywa się złoto, jakieś inne metale. Tak, oczywiście kopalnie złota są jeszcze głębsze, bo w południowej Afryce są 2,5 tysiąca metrów. Ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że my bez zaawansowanej analityki danych, automatyzacji tego ciągu, wsparcia go tymi nowymi rozwiązaniami, w tych trudnych warunkach nie damy rady. A już co do efektywności, poczekaj, to jeszcze ten. I teraz mi chodzi o to, że jakby ja bym chciał, nam ciężko jest znaleźć fachowców, którzy by chcieli przy tym biznesie być, bo to tak jak mówię, wiemy jak w tej chwili wygląda rynek usług informatycznych, to łatwiej jest czasami z inżyniera, górnika, mechanika czy elektryka zrobić gościa, który tłumaczy to, co my robimy dla fachowców, powiedzmy z branży cywilnej, zrobić z nimi fajny zespół. Ja bym tylko chciał, żeby nie następowało na tym etapie żadne, wiesz, podbieranie sobie ludzi czy coś, nie? Bo to wiadomo, jak ten biznes wygląda. Natomiast tu musi być współpraca. Niewątpliwie. Dział Centrum Zaawansowanej Analityki Danych, ta komórka, która się zajmowała tymi danymi, to były 4 osoby. No właśnie tego na całej spółki, która miała 20 tysięcy ludzi. Także no, wiesz, no właśnie, to żebyśmy widzieli te proporcje, tak? Natomiast wiesz, idąc dalej, widzisz tam, wiadomo, że najlepiej się pracuje osoba, z która wyszła z pewnej branży w danej dziedzinie analitycznej, bo siłą rzeczy ma inną percepcję. Natomiast dlaczego pytam bardzo dokładnie o ten fragment? Bo sam to powiedziałeś zresztą, musisz się zająć swoją produkcją. A to są narzędzia, to są budujesz z pomocą tych wielkich słów, które podaliśmy w czasie Industry 4.0. W zasadzie w tym jednym celu, oczywiście z bezpieczeństwem w tle, ale w jednym celu, zwiększyć produkcję, polepszyć jakość, no i różnego typu rzeczy. Natomiast pytanie jest takie, czy budując ośrodek informatyczny wewnątrz nie rozmywasz się ze swojej perspektywy jako właściciel biznesowy? Czy powinieneś jakoś posługać jako usługi, czy zgłosić się do firmy specjalizującej, czy pójść w stronę budowy? Jak zrozumiałem, jak budujesz to do siebie, ale jakby trzymasz to w ryzach najmniejsze jakie może być. Ja to mam teraz takie rozdwojenie trochę, wiesz, jaźni, powiem szczerze, bo przeprowadziłem taką rewolucję, można powiedzieć, jeżeli chodzi o informatyzację, bardziej informatyzację, bo tu mówimy w tej chwili o planowaniu produkcji. I to był, z czegoś takiego na świecie nie było. To była dosyć taka, bym powiedział, brawurowa koncepcja, udało mi się przekonać do niej zarząd i to żeśmy zrobili. I teraz z perspektywy czasu też obserwuję, co się wydarzyło i to jest dokładnie, mam takie myślenie, takie przemyślenia dziś do mnie nachodzą. O co chodzi? Górnictwo, tak jak powiedziałem, mamy bardzo trudne warunki, tak? I to nie jest tak, że ty przyjdziesz, po pierwsze ten wsparcie technologiczne mamy na poziomie światowym. Znaczy rozwiązania niemieckie, amerykańskie, to wszystko to jakby jest, tak? Są pewne działania, które my sami robimy jako prekursorzy, tak? I to jest naprawdę wysoki poziom. To nie ma to tam, tak? Taką łatkę gdzieś tam temu górnictwu przypięto i to może nie jest temat na tą dzisiejszą rozmowę. Ale kluczowym to Anglicy zawsze tak mówili, że jak się bierzesz, i to pewnie w każdym biznesie jest, ale w górniczym to jest abecadło, jak się bierzesz za projekt inwestycyjny, taki jak górnictwo, czyli kopalnia, że będziesz wydobywał jakiś surowiec pod ziemi, to bardzo istotnym elementem jest, żeby trzymać się pewnego układu, czyli najpierw musisz tą produkcję zaplanować, potem ją zaprojektować, a potem zrealizować. No proste. Żeby ją zaplanować, musisz mieć wiedzę na temat tego, co się pod tą ziemią dzieje, jak to wygląda i co tam jest. I to jest różna kwestia, tam się wierci, otwory, coś tam. W polskim górnictwie od lat było tak, że my żeśmy trochę wojowali z takim podejściem, które przyszło do górnictwa w ogóle światowego z ropy, bo jakbyś był na przykład w Stanach czy w Australii, to jeżeli w banku nie przedstawisz wizualizacji złoża, które chcesz wybrać,
jak ono tam pod ziemią wygląda, jakimi otworami do niego dojdziesz. Jak będziesz je ciął, to nie dostaniesz kasy. Zapomnij. Oni muszą to zobaczyć, tak? W związku z tym rozwijało się oprogramowanie, które z zwierceń geologicznych budowało geostatystycznie te złoża. Ja, to był mój duży pierwszy projekt w latach właśnie 2000, udało się na Bogdance przekonać ludzi, tam żeśmy zrobili pierwszy model złoża. Jak to złoże wygląda, jak jest rozłożone, jakby można było do niego wejść, bo oczywiście za tymi wszystkimi modelami, w dużej mierze danych, bardzo dużej ilości danych, kryła się również ekonomia, bo jak już potem miałeś, jak te kombajny w to wjadą, będą to gryźć, no to też miałeś koszty. Ilu ludzi, jaki sprzęt, tak, jak ile materiałów, nie? No i zrobiła to Bogdanka, zaczął się do tego przymierzać KGHM. Generalnie przedsiębiorstwa wielozakładowe, czyli w te, w których skład chodziło kilka kombajnów, zawsze miały z tym problem, bo była dyskusja, no tutaj kierownik ruchu się tym zajmuje, to jest jego działka, no to dawanie tego na do góry, to będą zaglądać, kombinować, a jaka wiedza, a też przepisy prawa są, jakie są. Nie? No i teraz przychodzi rok 2017 i tak jak mówiłem, te trudne warunki, z których się wydobywa ten węgiel jakby i potem jak go się sprzedaje, to się sprzedaje konkretną jakość. Ja tu trzeba powiedzieć, że w rynek węgla, zwłaszcza koksującego, tego metalurgicznego, jak mówią Amerykanie, w tej chwili klienci czytają to, co jest na wagonach. To nie jest tak, że zawalisz to, co czarne i pojedzie i ci to kupią. Nie, nie, nie. To oni robią testy, analizują tam i tam. No i myśmy stwierdzili, że żeby poprawić jakość, to cały ten proces trzeba najpierw rozpoznać, potem monitorować cały ciąg, zbierać te dane i na etapie handlu już wiedzieć, co za 20, 10, 30 lat będziemy gdzie robić. No i teraz wracam do tego, co powiedziałeś. Nie było fachowców, geologów. Nie było. Znaczy, byli geolodzy, którzy byli geologami wykształconymi wcześniej, już zbliżali się do emerytury. Było ich tam po kilku. No i podjęta została decyzja. Całe koło naukowe z AGH, z Wydziału Geologii, 16 osób. Przyjechałem do rektora, mówię, panie rektorze, tu jest taki zarząd, by chciał, bierzemy. Wszystko. Było tak prawie pół na pół chłopcy i dziewczyny. Nie? Jeździliśmy ich do Zdroju, tam było, no to teraz rozparcerowaliśmy ich na te kopalnie i każdy z tych kierowników tych działów przyglądał się przez pół roku na stażu, czy ma to czucie, czy gumowce, ten młoteczek i tego, czy on to lubi, czy nie lubi. Jak żeśmy to już zidentyfikowali, trzy osoby odpadły po drodze, to był wybór narzędzi, czym to będziemy robić, jak to robi świat, jak to będziemy robić. Mówię to o tym procesie, bo on jest bardzo istotny, do każdej działki go przypniesz. I faktycznie była taka cała praca, która była analityczna wykonana i wybraliśmy konkretne narzędzia, które nasza spółka informatyczna, po tym jak wybrał biznes, wykombinowała architekturę całego rozwiązania, no i były szkolenia. Wpakowaliśmy w każdą z tych osób, no tak na około pół bani w szkole. Proces jeszcze oczywiście był administrowany centralnie. Tam w tamtym okresie, 17-18 rok, to było największe wdrożenie tego typu na świecie. Nikt nie wdrażał w takiej całej rozciągłości, a u nas to było jeszcze związane z tym, że poza programem JSW 4.0 mieliśmy program jakość, gdzie założyliśmy, że będziemy mieli lepszy produkt, który drożej sprzedamy. Żeby to zrobić, musimy wiedzieć, co brać i jak. No i oczywiście tych ludzi posłaliśmy do działów, oni tam zaczęli pracować, no to słuchaj, no w tej chwili mamy ile, tam było 18, 2, 4 lata, tak? No i ja jakby już jestem poza spółką, wróciłem do Polskiej Akademii Nauk, to jest jakby to, co ja, to jest moje dziecko. Nagle obserwuję, że mi ci goście młodzi, którzy tam byli, po prostu jak przez palce, wiesz? Przeciekają, nie? I teraz tak, przy okazji tego całego programu został zrobiony taki specjalny projekt, który się nazywa Program Jakość, gdzie cała spółka jest zarządzana pod kątem jakości. Co tydzień jest całe spotkanie, się steruje tym wszystkim, no bo tak musi to być, no to wszystko się dzieje, tak? I teraz ci ludzie, którzy są faktycznie sami w sobie, którzy żeśmy wyszkolili, oni sami w sobie są po prostu w tej chwili na tym rynku bardzo, bardzo atrakcyjni. No w większości te firmy, których narzędzia oni wykorzystywali,
wiesz, przychodzę do gościa, on taki ten, takie zdjęcie na pulpicie, Australia, wiesz, tam te góry, tego. Ja mówię, orzesz ty po prostu, nie? I mówię, Kamil? Nie, nie, ja to tam w ogóle tego, nie? Teraz dostaję maila z Australii, nie? Panie Arturze, to było super, dobra. Ten gość jest w tej chwili wart tyle, ile waży, tak? Po prostu z punktu widzenia tego, co się dzieje. Nie dość, że się nauczył tych narzędzi, tego myślenia, to jeszcze zrobił to w bardzo trudnych warunkach, które po prostu pozwalają mu te horyzonty znacząco rozszerzyć. No i do czego dochodzimy, tak? Że ja jestem teraz trochę z boku i teraz wdrożenie było na pewno dużym wdrożeniem, tak jak ci mówię, w tamtym okresie to było największe na świecie. I teraz kurde, aż się prosi, żeby był ten partner zewnętrzny, nie ci Australijczycy, którzy przylatywali wtedy i szkolili, tylko żeby tu na miejscu był taki, tak? Zawsze się śmieję, bo to Bałtorczyk kiedyś powiedział, że konferencje to jest no, niby do niczego niepotrzebne, ale jest jak stanik. Jednak utrzymuje pewien utrzymuje, poziom. Tak, poziom. Tak, i teraz i tu jest mowa o tych partnerach, tak? Że jak jest dobra współpraca, zaufanie, to ja uważam, że bezwzględnie trzeba to robić zawsze w większym zespole, bo ludzie w tych przedsiębiorstwach, czy to będzie górnictwo, przemysł automotyw, czy coś, oni się muszą skupić na swoich, gdzie oni mają ograniczone możliwości w szukaniu nowych rozwiązań, w optymalizowaniu tych rozwiązań, w szukaniu jakby jeszcze innego podejścia. W związku z tym ta współpraca musi być. Ja byłbym w stosunku do was nieszczery, gdybym powiedział, że tego nie powinno być. Tylko to się musi opierać na zdrowych zasadach. Razem, ja to zawsze mówiłem, że razem walczymy na froncie i potem też razem mamy te benefity. Nie? No tak, słuchaj, ja myślę, że właśnie do tego jakby zmierzałem, bo czasami okazuje się, że się wykonuje coś takiego, jak u nas się to w IT często nazywa soft landingiem, nie? Czyli lądujesz w firmie, w której jakby współpracowałeś długo i to jest naturalna sprawa, nie? Ważne jest, żeby to utrzymywało relację partnerską, bo najgorzej jest stracić człowieka, z którym zbudowałeś biznes. Nie, bo to nieważne, ale wiesz, to on pójdzie, ja tak, nie? Rozumiem, że zbliżamy się do końca, tak? Bo to powolutku zbliżamy się, tak. Tak ja mam, bo to dokonała się też pewna jeszcze zmiana, to co tam mówiłem ci wcześniej, to jest jakby uważam, nawet w świetle tej wojny, co mamy za granicą, tak? To ja tak też na ten temat myślałem, bo to też trzeba popatrzeć na to z perspektywy. Ja generalnie w spółce byłem przeciwnikiem chmury, żebyś miał jasność, tak? Tak wygląda przeciwnik chmury, to ja, tak? Jak jest górnictwo, to nie ma rozwiązań chmurowych. To zapomnij, zastrzel od razu, nie ma, tak? I powiem tak, że w tej chwili zmieniłem optykę trochę, tak? Bo patrząc jakby na zagrożenie, ale innej chmury, tak? Prywatnej chmury, tak? Prywatnej chmury, mojej. Ja chcę wiedzieć, w której piwnicy, gdzie to tam jest, tak? Tak, to wiesz co, no, hybryda, nie? No to jest coś, co tak, teraz tak. Jakby jest trendem, wiesz, bo... Ja w tej chwili, pamiętam, zaczęliśmy rozmawiać z samorządami, tak? I teraz gdzieś tam na Śląsku mocno nad tym pracujemy i naprawdę ja nigdy nie będzie stać samorządów na to, żeby swoje dane gromadzić bezpiecznie. Nie ma szans, tak? Pewnym jakby takim też elementem, który wprowadził taką nową dynamikę w tej dyskusji, to są e-recepty. Jak pamiętacie, no nie da się. Nie ma szans, musiała przyjść kuźwa, przepraszam za słownictwo, pandemia, epidemia, nie wiem jak to tam, światowa, tak? Żeby się nagle dało, że dostaje SMS-a i nieważne jaki wiek, wszystko wie, da się, tak? No. I teraz byłem na takim spotkaniu właśnie i ja jestem zwolennikiem takiego współdzielenia informacji. To mówię ci o tych samorządach, co dyskutujemy. Nie? To tak pamiętam, jak ja jestem człowiekiem wiekowym, tak, jakby ten, bo to jak ja wchodziłem w takie życie, powiedzmy, do szkoły średniej, to tam były te właśnie, jeszcze Polska była takim oczywiście krajem gdzieś tam PRL i w ogóle, ale była krajem, słuchajcie, spółdzielczym, tak? Czyli prawie 50% gospodarki to były jakieś spółdzielnie. Nie mówię o mieszkaniowych, tak? To były rolnicy. Ludzie współpracowali, żeby w tej trudnej rzeczywistości sobie dawać radę. No taka prawda, tak? I mieliśmy te 30 lat i oczywiście pieliśmy się za tym produktem krajowym, żeby dorównać jak najbardziej, krzywa szła do góry, ale też doprowadziliśmy do tego, że staraliśmy się strasznymi indywidualistami, nie powiem, że egoistami, tak? I teraz tak, widzę dużą szansę w takiej rewolucji wynikającej jakby z takiego współdzielenia w ramach spółdzielni, tutaj mówię o gminach, samorządach, wspólnego budowania swoich centrów zapasowych, które... Tak, wiesz, to trzeba odczarować, bo wiesz, chmura jako taka, ona nie musi być takim, wiesz, amerykańskim, czy tam, nie wiem, chińskim, czy jakimkolwiek innym tworem,
Dlatego też często Tak mówimy o jest. hybrydyzacji, bo wiesz, w Industrii 4.0 bardzo dużo danych i tak jest na brzegu. I nigdy tego się stamtąd nie pozbędziesz, bo ci po prostu, nie wiem, te maszyny, o Bo jest których mówiłeś, niebezpiecznie. 300 Nie sztuk, wolno takich nie, rzeczy one też po prostu je zrobić, tak? bardzo szybko produkują, te dane. I musiałbyś jakąś nieskończoną ilość łącza mieć, Tak fizyki się nie jest. da oszukać, nie? Co jak zawsze agregujesz na brzegu i później możesz przetwarzać już w bardziej dostosowanych narzędziach. To samo dotyczy właśnie samorządów, gmin, to znaczy rozwiązania zhybrydyzowane, które z jednej strony pozwalają na to, żeby gromadzić to blisko siebie, bo ciało bliższa koszula, nie, ale już wiesz, możesz zanieść do pralni albo do krawca, nie? Przecież nie musisz mieć każdego krawca w Ale swoim wiesz, domu, nie? to jest ja, nie, bo mieliśmy na takim spotkaniu, ja to mam, tu mam te płytki, nie, DVD, nie, to O, jest to jest, jakby to taki też pokaż, bo system. ja, i wiesz, nie widziałem Nie jeszcze widziałeś, nigdy tak? czegoś takiego. Ja mam tutaj na lodówce, mój syn tam mi przyszedł taki 10 lat i mówi, tato, co to jest? Nie, ja mówię, to jest, synku, tak wyglądały dyskiety, wiesz. Natomiast Tak, rozmawialiśmy dyskietka jest czymś dziennie, niepojętym, nie? jakbyśmy poskładali tych płytek do góry, to jeżeli chodzi o dane, 260 kilometrów danych dziennie produkujemy, tak? Czyli teraz, gdy na to No popatrzeć tak, od no, tej strony, jest inna, to inny według ilość mnie rzeczywistości. kwestia tego, żeby właśnie mieć takie podejście, ta hybryda, ale też w kontekście tego, co jest za granicą, tak? Słuchajcie, to odcięcie nas od świata, bo na przykład jest chmura w Google, nie? Ja mam skrzynkę na Gmailu, zresztą Może w tak dwie żeśmy się strony pójść. komunikowali. Te ataki, nie? Te cyber i w ogóle. Ja uważam, że jakby są dwa elementy. Z jednej strony trzeba budować świadomość ludzi, to powiedziałeś, tak? Odczarować tą chmurę. Oczywiście i zbudować zaplecze. Znaczy wrócić do, może to inaczej zrobić nazwać, bo wiesz, jak jest spółdzielczość, spółdzielnia, jak no jesteś to wiesz, też jest wicem takie coś piłki w nas, nożnej, nie? teraz Tak. patrzysz przez pryzmat innych spółdzielni, No, tak? to wiesz, tak pachnie, Natomiast tak. słuchaj, ja uważam to Tak, to naprawdę, jest tak nie że jestem niefajnie. jakimś komunistą czy coś, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że my powinniśmy, i zwykle tak jest, i to pokazują nasi sąsiedzi po wschodniej stronie, to co oni teraz robią, tak? Przecież tam nie ma państwa, tak? Tam w tej chwili naród walczy, tak? Który ma jakieś więzi czy coś. To u nas, jeżeli byśmy popatrzyli, że na tym najniższym poziomie zaczynamy te więzi i one się również opierają bardzo mocno na tym, dla mnie, dlatego jak zaczynaliśmy rozmowę, to JSW, Boże, Przemysł 4.0, to nie to, że to jest przedsięwzięcie, które się dokonało, to jest pewien proces, który trwa, on się już toczy. Górnictwo akurat ma to do siebie, że każda z tych rewolucji, przemysł 1.0, 2.0, czy za każdym razem odciskał nowe piętno na rozwoju branży, na się całego cyklu. I przede wszystkim one się dokonywały, wiesz, bo mi się w przemyśle zawsze, z pracą w przemyśle osłem podobało to, że on jest policzalny bardzo łatwo i trudno jest wykonywać rewolucję, czy ewolucję, zależy w jakim to trybie będziesz robił, w biznesach, które są oparte na nie tak sprecyzowanych danych. Dlatego Industry 4.0 się darzy, bo tak jak No poprzednie się się dzieje, to wydarzyły, już jest. poprzednie też się wydarzyły, że przecież to nie jest tak, że one się robią. Każdy to przeszedł, każda firma, która weszła w innym momencie, ale od razu wchodziła w pewne standardy. W innych biznesach bardzo różnie z tym bywa, z tym ustandaryzowaniem się. Dlatego też patrzymy przez pryzmat nasz, których obsługujemy, którym robimy architektury. Oni wszyscy naturalnie i z chęcią dążą do tego, bo widzą w tym pewnego rodzaju, może nie widzą innej drogi. Bo nie ma, ale jest, ale czy. Słuchaj, to jest tak, ja mam. Goszczę was w domu, niedawno skończyłem, pewnie dopiero przyspieszyłem, teraz jestem w piwnicy, tu sobie mieszkam czy coś. I głównym elementem, który powodował, kiedy my się tu przeprowadzimy, to było, czy jest światłowód, tak? Czy jest położony światłowód? To była radio, w ogóle tam wszyscy się. Bo tak jest. Pamiętam, że wszyscy mamy, ja mówię, moja mamusia ma 76 lat, jak ona zaczęła do mnie wysyłać MMS-y i kręcić filmy, to mówię, to oczywiście miałem syna, który stał przy dużym telewizorze i próbował go przesunąć, tak, bo się nauczył, że się przesuwa. Tak? To niestety tak jest i tylko trzeba też zwrócić niestety, uwagę na zagrożenia, które temu to towarzyszą. jest Tak? nowy interfejs, porozumiewanie się. No tak jakby każdy czas miał Nie ma swoje co z tym interfejsy, walczyć. nie? Nie ma Tak. co z tym walczyć. Arturze, Natomiast czas dobiega końca. Przepraszam cię, bo muszę trochę nas tam tutaj powstrzymać. Bardzo ci dziękuję. Ja tak trochę podsumuję to w takim, może parafrazując to, co powiedzieliśmy przez tą blisko godzinę, że skupmy się na swojej produkcji, ale podejmujmy mówię swoje, decyzje na tak. danych na przykład. I te dane, żeby zebrać,
Musimy inwestować w nowe technologie. A te nowe technologie przychodzą z różnymi rodzaju słówkami, różnymi rodzaju rzeczami. Dobierzmy z tego rzeczy, które są dla nas niezbędne. I te małe wejście od samego początku bardzo dużo daje. Tylko trzeba zrobić ten krok. I fajnie, jak ma się partnera wewnętrznego, z którym się to dobrze robi. I fajnie, jak się ma partnera zewnętrznego, który potencjalnie zawsze nas wesprze i da nowe perspektywy dla ludzi, Ta bo to też, co współpraca musi powiedziałem, być, to współpraca współdzielenie musi musi być. następować. Tak. Natomiast ja tylko bym powiedział tyle, że te dane to jest pieniądz. Po Dokładnie, prostu. finalnie to jest pieniądz. I na to trzeba zwrócić. To jest albo mniej pieniędzy wydanych w procesie produkcji, albo jakby wypracowanie dodatkowych pieniędzy w wyniku na przykład sprzedaży tych danych lub wykorzystania ich do innych. To po prostu to tak jest i to wszyscy myślę, że sobie z tego zdają sprawę, a to, co cieszy, to w tej chwili, że to nie jest żadna technologia i sposób myślenia, który kiedyś towarzyszyłby branym grupkom. To w tej chwili jest w zasadzie standard. powszednia sprawa, nie? Także Standard. trzeba to robić. Dokładnie. Słuchajcie, to był 14. odcinek InLeoCastu. Dziękujemy Dziękuję firmie. bardzo. Górnictwo nie jest złe, pamiętajcie. Górnictwo i rolnictwo. Pamiętajcie to. Najważniejsze. Artur, dziękuję Ci pięknie. Chciałem też powiedzieć, że bardzo dziękujemy firmie WIM, która nas wspiera w organizacji tego. WIM wypuścił ostatnio oprogramowanie, które ma 200 nowych feature'ów. Jest rozwiązaniem, które pozwoli nam zbackupować się choćby właśnie do wspomnianej dzisiaj chmury, się z niej odzyskać, więc warto to spojrzeć. Polecamy. I stawiając ostatnią kropkę na D, myślę, że dużo też tematów rozpoczęliśmy, o których godzina to będzie za mało. Bardzo mi się podobał temat odczarowania współpracy i nie walczenia ze sobą, tylko budowania czegoś większego razem. To jest piękna idea i tak jak wspomniałeś, tu nie chodzi o żadne socjalistyczne, komunistyczne rzeczy, po prostu o to, że świat jest tak zbudowany, że rozwiązania informatyczne są tak absurdalnie drogie, że jeden sobie z tym nie podradzi w dobrej jakości, wspólnie ale damy radę, więcej nie? osób razem zdecydowanie. Wspólnie, że damy radę, bo widzimy to u klientów, gdzie duże bardzo organizacje, duże fabryki współdzielą systemy wspólnie. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.